Dzisiejsza konferencja będzie poświęcona wyborom samorządowym. Witam na dzisiejszej konferencji szefa okręgu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Łukasza Zwonikowskiego. Witam również członków zarządu w osobach pana Wojciecha Chyłę, pana Andrzeja Mioduszewskiego. Witam szefa klubu PiS Ruch dla Grudziądza, pana Sławomira Szymańskiego. Witam pana Wiesława Żurawskiego, radnego sejmiku województwa, pana Krzysztofa Kosińskiego, radnego Ruchu dla Grudziądza, pana Janusza Kołodziejskiego, asystenta posła Krzysztofa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego i witam pana Andrzeja Wiśniewskiego, dwukrotnego prezydenta miasta Grudziądza. Oddaję głos panu Łukaszowi Zwonikowskiemu. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w tym szerokim gremium osób związanych z różnymi szczeblami samorządowymi miasta Grudziądz chcieliśmy zaprezentować Państwu kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Grudziądza w najbliższych listopadowych wyborach samorządowych. Po rekomendacji struktur miejskich PiS w Grudziądzu dla zarządu okręgowego PiS Okręgu Toruńsko-Wrocławskiego, który swoje posiedzenie miał wczoraj, zatwierdziliśmy kandydaturę pana Andrzeja Wiśniewskiego na kandydata na funkcję prezydenta miasta Grudziądz. Przypomnę sylwetkę pana Andrzeja Wiśniewskiego, która myślę jest doskonale znana mieszkańcom Grudziądza. Jest to bardzo doświadczony i kompetentny samorządowiec, dwukrotny prezydent tego miasta. Można powiedzieć, że do dnia dzisiejszego, mimo dwukadencyjnej przerwy, realizowane są projekty, które rozpoczął lub zaplanował pan prezydent Andrzej Wiśniewski. Jest człowiekiem z charyzmą, silny, który w tej zjednoczonej prawicy, jaką tutaj reprezentujemy, ale myślę też zjednoczenia szerszych środowisk działających na terenie miasta Grudziądza. Oczywiście te, które są w stanie z nami poprzeć wspólny program dla rozwoju, dla przyszłości, dla dobrobytu miasta Grudziądz. Będziemy razem pracować w samorządzie, razem pracować w tej kampanii wyborczej i razem dojdziemy do zwycięstwa w najbliższych jesiennych wyborach. Myślę, że to jest najważniejsze, że tak powiem, oświadczenie tego dnia i na wybory samorządowe. Pan Andrzej Wiśniewski jest pełen wigoru i sił, więc on zaraz przystąpi do przygotowań kampanijnych. Myślę, że też będzie kluczową siłą we współpracy właśnie ze wszystkimi tutaj radnymi i strukturami Prawa i Sprawiedliwości do montowania najsilniejszej listy na radnych miejskich, bo to jest niezbędne, żeby dobrze i skutecznie funkcjonował prezydent również miasta Grudziądza. Myślę, to tyle. Bym oddał głos panu Andrzejowi Wiśniewskiemu, a później myślę pytania. Szanowni Państwo, no wreszcie doczekaliśmy się tej chwili. Wiem, że niektórzy mówili, że za długo czekamy. Sądzę jednak, że sprawa naszego miasta, wyborów samorządowych jest tak ważna, a my traktujemy ją tak poważnie, że dokładnie tyle czasu było potrzeba, abyśmy wypracowali razem z Prawem i Sprawiedliwością wspólny pomysł na te wybory. Pomysł, który ma za kilka miesięcy doprowadzić nas do wyborczego zwycięstwa i to zarówno w Radzie Miejskiej, jak i zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Dziękuję za udzieloną mi rekomendację, ale dziękuję również wszystkim członkom Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu, w strukturach oraz władzom powiatowym i okręgowym za bardzo merytoryczne prace i rozmowy, które nas do tego momentu doprowadziły. Jak Państwo pamiętacie, kilka miesięcy temu Ruch dla Grudziądza złożył, nawet nie konsultując tego z Prawem i Sprawiedliwością, jednostronną deklarację, w którym wyrażało się nasze głębokie przekonanie, że możliwość zwycięstwa prawicy w Grudziądzu i zakończenia 8-letnich rządów Platformy Obywatelskiej
istnieje tylko wtedy, jeżeli potrafimy pójść maksymalnie szerokim frontem ludzi, którzy uważają, że w Grudziądzu dzieje się źle, którzy uważają, że Grudziądz potrzebuje natychmiastowej zmiany i zupełnie innej strategii rozwoju. Zadeklarowaliśmy wtedy, że jako Ruch dla Grudziądza pójdziemy do wyborów tylko z Prawem i Sprawiedliwością i że poprzemy każdego kandydata, którego Prawo i Sprawiedliwość wskaże jako swojego kandydata na prezydenta Grudziądza. Dzisiaj ten etap mamy za sobą, wszystko jest dalej aktualne. Ten napis, który tu powstał ileś tygodni temu, podczas takiego pierwszego spotkania ze strukturami, jak się okazuje, jest konsekwentnie realizowany i mamy jednego kandydata na prezydenta Grudziądza. Dziękuję bardzo, że moja wizja, mój jakby pomysł na miasto, który miałem okazję zaprezentować, zyskał aprobatę i że od dzisiaj jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na ten urząd. Proszę Państwa, oczywiście czeka nas teraz ogromna praca i tak jak powiedział tutaj Pan Poseł, chcemy zdecydowanie rozszerzyć naszą ofertę i skierować ją nie tylko do środowisk, które są nam ideowo bliskie, czyli lokują się po prawej stronie sceny politycznej. Do nich oczywiście taką ofertę natychmiast skierujemy, właściwie już od jakiegoś czasu prowadzimy rozmowy z różnymi środowiskami, aby nie dopuścić do rozdrobnienia sceny politycznej i rozdrobnienia tych głosów, ale zwrócimy się również do środowisk, które chociaż nie są nam bliskie ideowo, to jednak podzielają nasze zdanie, że Grudziądz wymaga zmiany, że dalsze tolerowanie tego, co z Grudziądzem w ciągu ostatnich 8 lat zrobiły rządy Roberta Malinowskiego i Platformy Obywatelskiej, jest dla miasta zabójcze, że poziom bezrobocia, że masowa ucieczka młodych ludzi za granicę, nie mająca właściwie precedensu na taką skalę w innych miastach naszego województwa, że po prostu temu należy jak najszybciej położyć kres. Należy położyć kres też odbieraniu szansy Grudziądzowi poprzez zupełnie niekontrolowane zadłużanie miasta, zadłużanie szpitala, prawda, spółek komunalnych i tak dalej, i tak dalej. I będziemy starali się przekonać tych wszystkich, również po lewej stronie sceny politycznej, którzy uważają, że dalsze rządy Platformy Obywatelskiej prowadzą to miasto do katastrofy, aby postawili w tych nadchodzących wyborach na zmianę, czyli na Prawo i Sprawiedliwość, bo tak naprawdę realną siłą, która może wyrwać to miasto spod rządów Platformy Obywatelskiej, jest Prawo i Sprawiedliwość. Jestem przekonany, że potrafimy to zrobić. Przed nami oczywiście kończymy, nie jest tak, że jesteśmy zupełnie na początku drogi, zapadła bardzo ważna decyzja. Teraz czeka nas dalsza praca również nad pewnymi ustaleniami programowymi, nad którymi od wielu tygodni pracujemy. Myślę, że w najbliższym czasie dopracujemy szczegóły naszego programu. O wielu elementach miałem już okazję przy różnych okazjach mówić, chociażby podczas comiesięcznych spotkań Ruchu dla Grudziądza, gdzie o różnych problemach miasta rozmawialiśmy. To był jakby zarys tego programu, z którym pójdziemy do wyborów, ale oczywiście teraz powinniśmy ten program skonkretyzować. Jednocześnie doceniamy to, jak ważne dla przyszłości miasta, dla jego rozwoju, dla jego możliwości jest współpraca miasta z okolicznymi gminami i z powiatem, który nas otacza. W związku z tym będziemy starali się jako Prawo i Sprawiedliwość zaistnieć w każdej gminie, w każdym samorządzie otaczającym Grudziądz, aby w przyszłości w oparciu o
wyniki najbliższych wyborów móc rozwinąć owocną współpracę miasta i tych gmin, które nas otaczają. Wiadomo, że w ostatnich 8 latach no, było z tym bardzo różnie. Miasto często przyjmowało wręcz pozycję takiej nieustannej wojny z gminą Grudziądz. Chcemy z tym definitywnie skończyć, tym bardziej, że w naszych planach, również inwestycyjnych, gmina będzie odgrywała i ma odgrywać również bardzo istotną rolę. Także teraz od dzisiaj zabieramy się do pracy. Efektem czy miarą tego, jakie mamy pomysły, będą wyniki listopadowych wyborów. Jestem głęboko przekonany, że po raz kolejny uda się przekonać mieszkańców Grudziądza do tego, aby przyszłość miasta, jego strategię powierzyli nam, czyli Prawu i Sprawiedliwości, ruchowi dla Grudziądza i mi jako prezydentowi miasta. Jestem przekonany, że po raz kolejny, po raz trzeci uda mi się do tego Grudziądza przekonać. Prosimy w takim razie o pytania. Panie Andrzeju, mówił Pan o zmianach, jakie miałyby nastąpić po tych 8 latach. 8 lat temu też wyborcy dokonali pewnej zmiany, a Pan wyciągnął wnioski z dwóch przegranych wyborów? To znaczy, tak, oczywiście. Ja każdy z tych wyborów i te sprzed 8 lat przeanalizowałem, ale myślę, że tamta przegrana szczególnie, ona wynikała też z wielu popełnionych błędów, które wtedy popełniliśmy. Również 4 lata temu, chociaż nie wiem, czy byliśmy w stanie wtedy wygrać, ale na pewno byliśmy w stanie uzyskać dużo lepszy wynik wyborczy niż uzyskaliśmy. I to, że wyciągamy wnioski z każdej kolejnej przegranej, to wynikiem tego jest ta sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy i to, że idziemy niepodzieleni, idziemy zjednoczeni do tych wyborów z jednym kandydatem na prezydenta i że dalej zamierzamy prowadzić działalność, która będzie różne osoby wokół nas skupiała. Natomiast problem jest w tym, że na ile i jak ocenią swoje wybory również mieszkańcy Grudziądza. Oni też dokonali wyborów 8 lat temu, dokonali wyborów 4 lata temu. Dzisiaj miasto jest w takiej sytuacji, w jakiej jest i jesteśmy przekonani, że mieszkańcy Grudziądza też z tych kolejnych kroków, tak jak my wyciągamy błędy, wyciągamy wnioski, również te wnioski wyciągną i de facto nasze nadzieje wyborcze głównie z tym wiążemy. Czy swojego kandydata macie Państwo lub planujecie mieć na wójta gminy Grudziądz? To może by... Jeszcze oczywiście przedwcześnie o tym mówić, ale jest bardzo poważnie rozważany i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć dobrego kandydata na wójta gminy Grudziądz. To jest oczywiście decyzja, ruch na Grudziądz jakby w powiecie nie funkcjonuje, ale to jest decyzja Prawa i Sprawiedliwości, ale jeżeli będę miał tutaj jakiś wpływ na to, ze względu na to, że mam być przecież prezydentem miasta, które siłą rzeczy no, musi współpracować i współistnieje z tymi gminami, to będę oczywiście optował, namawiał i angażował się w to, aby Prawo i Sprawiedliwość no, zawalczyło o każdą gminę, o każdy opowiat, o radę powiatu, o starostwo i tak dalej, bo bez wątpienia ta partia w powiecie grudziąckim taki potencjał ma, czego dowodzą chociażby wyniki no, ostatnich wyborów. Jak się je przeanalizuje, to wydaje mi się, że ten potencjał w powiecie jest naprawdę bardzo duży. Także ja oczywiście będę tutaj namawiał PiS do angażowania się w to i na ile sam będę mógł pomóc, to oferuję, że będę się starał. Znaczy, szanowni Państwo, myślę, że to nie jest wielkie odkrycie i oczywistym jest, że dzisiaj jest to prawda konferencja poświęcona bardzo ważnej i istotnej osobie, jakim jest kandydat na prezydenta miasta, dużego miasta tego województwa.
ona też ustawowo ma po prostu bardzo szereg kompetencji i niezależności, dlatego tą informację trzeba było w ten sposób przekazać. Natomiast wszystkie kolejne ruchy Prawa i Sprawiedliwości, które będą dotyczyły przymiarki i zwycięstwa w innych szczeblach samorządowych. Wiemy, że tego samego dnia będzie głosowana zarówno Rada Miasta, jak i Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak i Rady Powiatów, okolicznych powiatów, więc to wszystko będzie, myślę, w odpowiednim czasie prezentowane. Tam jest o tyle bardziej skomplikowana sytuacja, bo tam listy trzeba kolegialne, duże osobowe zebrać i myślę, że czas wakacyjny będzie poświęcony na to, żeby dobrze te listy skonstruować, by wrzesień rozpocząć po pierwsze prezentacją, dobrą ofensywą i dobrą kampanią na zwycięstwo we wszystkich szczeblach samorządu w tym województwie, co ma znaczenie również dla funkcjonowania miasta Grudziądz. Bo sprzyjający sejmik do władzy w Grudziądzu jest też bardzo dobrym, pozytywnym symptomem. A Prawo i Sprawiedliwość też zamierza w nowej kadencji współrządzić tym województwem. I myślę, że też jesteśmy najbliższy, odkąd powstało Prawo i Sprawiedliwość, żeby wykonać takie zadanie. Ja mam pytanie do pana posła Zbonikowskiego. Bo dzisiaj mówi pan o panu Wiśniewskim, że to jest człowiek z charyzmą, że to jest człowiek pełen wigoru i sił. A 4 lata temu wyrzuca pan tego człowieka z partii, mówi pan, że to jest człowiek nielojalny, który zostawił swoich kolegów. Skąd ta metamorfoza, skąd ta zmiana podejścia do pana Wiśniewskiego? Po bardzo dużo zrozumienia, metamorfozy i wyciągnięcia wniosków zauważyliśmy w panu Andrzeju Wiśniewskim. Zresztą my wszyscy, jako szeroko określona prawica z Grudziądza, no zauważyliśmy kompletną porażkę i błąd, jaki było dopuszczenie do tego, żebyśmy poszli dwutorowo 4 lata temu. Proszę zobaczyć, że wszyscy wyciągnęliśmy z tego wnioski, że umieliśmy uderzyć się w piersi i teraz absolutnie, myślę, o 180 stopni poprawiliśmy się, jeżeli chodzi o tą techniczną sprawę. Ona nie jest najistotniejsza dla wyborców, ale myślę, że dla skuteczności zafunkcjonowania nas, naszego programu, naszej wizji tego miasta, myślę, że to jest bardzo ważne. I dlatego proszę mi wierzyć, przede wszystkim bardzo dobre zrozumienie ze strony kandydata, czyli pana Andrzeja Wiśniewskiego, który bezwarunkowo przyszedł i powiedział, że poprze każdego kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście też oddał siebie do dyspozycji. I po takiej szczerej, że tak powiem, szczerym podejściu do sprawy, wszyscy wspólnie tutaj przez kilka tygodni ustaliliśmy, że najlepszym dla nas rozwiązaniem będzie wystawienie właśnie jego osoby na prezydenta, a wiele innych wartościowych osób zagospodarowanie w różnych innych miejsc samorządu związane z tym rejonem. Także rzeczywiście wtedy za tamte błędy były też kary. Teraz za właściwe zachowanie i postawy wszyscy, myślę, będziemy nagrodzeni. Jeszcze pytanie do pana Andrzeja Wiśniewskiego. 4 lata temu po przegranych wyborach miał pan kilka wypowiedzi, które wskazywały na to, że Grudziądzanie popełnili straszliwy błąd, wybierając Roberta Malinowskiego. Jedna z takich wypowiedzi było to, że popełnili zbiorowe seppuku. Druga wypowiedź była taka, że pan się wyprowadza z tego miasta. Jak teraz po tych 4 latach będzie pan chciał przekonać Grudziądzan, żeby panu zaufali, mimo że podważył pan ich zdrowy rozsądek 4 lata temu? Myślę, że nadinterpretuje pan moje wypowiedzi, zresztą ja nie do wszystkich potrafię się odnieść, bo wydaje mi się, że jakoś tak obce mojej wyobraźni jest mówienie o jakimś zbiorowym seppuku, no ale zostawmy to, bo to nie jest istotne. Natomiast rzeczywiście po porażce wyborczej człowiek no, różne rzeczy mówi, jakoś to głęboko przeżywa. Natomiast cóż, jestem politykiem, ja oczywiście z Grudziądza nie wyjadę, ponieważ byłaby to, uważam, rejterada. Natomiast ceną, jaką zapłaciłem za wybór Grudziądzan, jest jak na razie wyjazd moich dwóch synów, którzy musieli szukać swojej przyszłości za granicą. No i nagle sobie uświadomiłem, że jeżeli nic nie zrobię i dalej będę się temu spokojnie przyglądał, co dzieje się z miastem, w którym mieszkam, to niedługo będę
przyglądał się wyjazdowi kolejnego syna, wkrótce potem córki, więc przenosząc to na pole takich bardzo osobistych doświadczeń, uznałem, że problem nie polega chyba jednak na tym, żebym to ja wyjechał albo czekał na to, aż wyjadą wszystkie moje dzieci, tylko żebym po prostu starał się to miasto tak zmienić, aby miały po co wrócić moje dzieci, aby miały po co wrócić tysiące dzieciaków, które z tego miasta musiały wyjechać. I to było powodem, dla którego podjąłem taką, a nie inną decyzję. I jestem przekonany, że do tego sposobu myślenia o mieście, o Grudziądzu, potrafię mieszkańców Grudziądza przekonać, odwołując się również do moich osobistych doświadczeń, ponieważ takie doświadczenia mają setki grudziąckich rodzin. I myślę, że tutaj w tym względzie będę dobrze zrozumiany. A z kolei co do wyborów 4 lata temu, ja nadal uważam i myślę, że dzisiaj, jak uważa większość Grudziądza i na to liczymy, że to był błąd, ponieważ minęły 4 lata i Grudziądz jest w miejscu, z którego chcemy go jak najszybciej zawrócić, więc wybór 4 lat nie był dobrym wyborem, chociaż Grudziądzanie takie mieli prawo do, aby taki wybór, takiego wyboru dokonać. Miejmy nadzieję, że tym razem dokonają innego. Emigracja zarobkowa, która dotknęła to miasto, sięga już pewnie kilku tysięcy osób. Trudno stwierdzić, ile tak naprawdę wyjechało ludzi, ile wyrejestrowało się z list Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, na co liczył pan Robert Malinowski. Bardzo szczególnie, bo liczył, że więcej osób wyjedzie z tego miasta i będzie miał mniejszy wskaźnik bezrobocia. Ale niestety tak się nie stało. Tutaj Grudziądzanie zawiedli pana prezydenta. Ale chciałbym też podnieść pewien fakt istotny. Niedawny konflikt mieszkańców z panem prezydentem w sprawie sprzedaży 8 bloków zasobów TBS w Grudziądzu wywołał tak daleko idące niezadowolenie i emocje, które w zasadzie skutkowały taką samą świadomością, jaką miał pan prezydent Andrzej Wiśniewski w tej fazie, kiedy powiedział, że chce się wyprowadzić z tego miasta. Oczywiście mieszkańcy powiedzieli: także chcemy wyjechać z tego miasta. Chcemy wyjechać, mamy dosyć tego miasta. To miasto nie jest przyjazne społeczeństwu, to miasto nie jest przyjazne lokatorom, co potwierdziły skutki sprzedaży tych 8 bloków i bardzo wysokie czynsze. A pani poseł, jaka będzie pani rola w wyborach samorządowych, tu w Grudziądzu? No na pewno praca, wspólna praca, ponieważ podjęliśmy decyzję już jeszcze w ubiegłym roku, że idziemy wspólnie do wyborów. Więc wszystkie ręce na pokład i praca, jak to się nazywa, na u podstaw. Także myślę, że rzeczywiście sprzed 4 lat decyzja o pójściu dwoma kandydatami, no zapłaciliśmy za to srogą cenę. Natomiast dzisiaj budujemy bardzo szeroko rozumiany front, tak zwany prawicowy, i myślę, że to przyniesie pozytywne rozwiązanie dla nas i przejęcie tego miasta. To kto w tym froncie jeszcze prawicowym się znajdzie? Wszystkie osoby w różnych stowarzyszeniach, ugrupowaniach, które myślą podobnie jak my, czują podobnie jak my. A konkretnie? Ideowo oczywiście związane. Pan Sławomir Dębski? No właśnie, jest dobrym prognostykiem. To jest szerzej niż prawica, natomiast chcę powiedzieć, że naturalnymi sojusznikami są przecież Kongres Nowej Prawicy, Polska Razem, pana Gowina, czy nawet Solidarna Polska. Więc jeżeli tak mówimy o szczytach partyjnych. No, ale powiedział myślę, że de facto to ugrupowania nie istnieją. Ale są, przejawiają już tą inicjatywę, nie będą gdzie indziej, tylko prawdopodobnie z nami. Kongres Nowej Prawicy jest poważną, liczącą się siłą zdobył. A co dla nas ważniejsze? Są wyborcy w tym ugrupowaniu. Tak, zdobył około 1000 głosów, więc to nie jest... Mówię o Grudziądzu. No to tu zdobył, Grudziądz. No tak, ale mówię o strukturze, o ilości członków o tym. Ja akurat znam trochę to środowisko, z nimi zresztą rozmawiamy. To są ludzie bardzo aktywni, bardzo młodzi, co jest oczywiście zaletą w tym wypadku.
I natomiast to, co już tu mówi pani poseł, struktury strukturami, natomiast ważni są mieszkańcy Grudziądza, którzy na nich, na tę partię głosują. I do nich chcemy przekaz skierować i oprzeć. Jaka to może być kampania wyborcza pana oponentów? Walka merytoryczna czy walka na noże? Jaka będzie, to nie tylko od nas zależy, bo my zamierzamy wygrać te wybory, przede wszystkim pokazując Grudziądzanom, w jakim stanie znajduje się ich miasto i prezentując nasz pozytywny program, ponieważ wiemy, co chcemy zrobić w Grudziądzu, co trzeba zrobić, jak to zrobić i kim to zrobić. Natomiast jaką kampanię zafunduje nam druga strona, no tego nie wiemy i za to jakby nie czujemy się odpowiedzialni. Natomiast no, ostatnie wydarzenia już na szczeblu krajowym pokazują, z jakimi ludźmi, jakiego formatu mamy do czynienia. No i w związku z tym myślę, że w Grudziądzu może nie być lepiej, więc można się spodziewać najgorszego, no ale my na to jesteśmy już przygotowani i uodporni. Ja powiem tak, merytoryczna kampania jest dla nas najwygodniejsza, bo merytorycznie to wygrywamy i pan Malinowski nie ma szans się obronić. Natomiast z racji tego, że pewnie ma tego świadomość, że bardzo dużo nabroił, że bardzo wiele instytucji miejskich doprowadził na skraj bankructwa, to prawdopodobnie będzie się chwytał wszystkich innych sztuczek. Nie chcę już mówić poniżej pasa, ale no powiedzmy socjotechnicznych, żeby zdewaluować konkurentów, po to, żeby udawać, że on dalej jest jeszcze w stanie panować nad tym miastem. Ale wiele symptomów, łącznie z przegraną w sądach najwyższych, przehandlowaniem mieszkań razem z ludźmi, bezprawnie, no świadczy o tym, że jednak nie panuje nad tym miastem, nad prawem, nawet nad swoimi urzędnikami, którzy mu to doradzili. I dlatego no, taki człowiek, którego to przerasta, powinien odejść. Więc merytoryczna kampania jest dla nas najwygodniejsza. Niestety pewnie świadomość przeciwników, że to jest ich przegrana, będzie prowadziła, że użyją gorszych środków. Prezydent Malinowski 4 lata temu obiecał, że zmniejszy bezrobocie o połowę. Jak wiemy, to mu się nie udało. Państwo zdaniem w ciągu 4 lat, o ile można zmniejszyć bezrobocie w Grudziądzu? Nie do mówienia, czy o połowę, czy o 1/3, czy 1/4. Chcielibyśmy, żeby każdy grudziądzanin miał możliwość godnego zarobienia na utrzymanie swojej rodziny. Natomiast problem jest czym innym. Bezrobocie to jest brak miejsc pracy, w związku z tym w tym mieście nie może strefa ekonomiczna stać pusta, nie można bawić się w wycieczki turystyczne urzędników i prezydentów do Chin. Trzeba po prostu stanąć na głowie i zrobić wszystko i mieć pomysł na to, jak te miejsca pracy tworzyć. Ja zwracam uwagę na to, że wśród programów realizowanych poza tymi programami, które my jeszcze zaczęliśmy, innymi typu budowa trasy średnicowej i tak dalej, które rzeczywiście zmieniają szansę Grudziądza, pozostałe inwestycje prowadzone za unijne pieniądze, to są wszystko inwestycje kompletnie pozbawione efektu pracotwórczego, to znaczy one nie tworzą nowych miejsc pracy, co więcej, one nie tworzą, nie generują w tym mieście, nie będą generowały w tym mieście dochodów. To są gadżety, to jest gadżeciarstwo, które dzisiaj skutkuje tym, że na ich realizację miasto zadłuża się ponad wszelkie granice bezpieczeństwa, natomiast w przyszłości będzie skutkowało tym, że po ukończeniu tych inwestycji trzeba będzie nadal do nich dokładać i z tą polityką trzeba skończyć, trzeba realizować takie projekty, procent. I proszę zwrócić uwagę, że jakoś tak się składało, że podczas moich kadencji bezrobocie, jeżeli w kraju malało, to w Grudziądzu w tym samym czasie malało 2 razy szybciej, a jeżeli w kraju rosło, to u nas oczywiście też rosło, ale 2 razy wolniej. I proszę sobie tę tendencję sprawdzić i chciałbym jeszcze raz potwierdzić, że potrafimy do takiej sytuacji doprowadzić. Bardzo proszę. Panie Andrzeju, proszę o wymienienie 2 takich projektów, które można by było zrealizować z
z nowej perspektywy Unii Europejskiej finansowej, które przyniosłyby dochody i przyniosłyby ewentualnie nowe miejsca pracy. Dwa konkrety. Proszę pana, to jest przede wszystkim bardzo trudne. Jest pewna rzecz, której ja nie rozumiem do dzisiaj. Mianowicie, jak można, dysponując strefą ekonomiczną i możliwościami, które ta strefa daje, jak to się dzieje, że nie można dla tej strefy znaleźć inwestorów. Zresztą słyszymy i tutaj nie ukrywam, że z dużym zdziwieniem to przyjąłem, że nawet inwestorzy, którzy poszukują miejsc do zainwestowania, którzy chcą na przykład inwestować w centra logistyczne, był taki niedawno inwestor, pisała o tym prasa, można było przeczytać, no wybiera inne miasta, które nie mają stref ekonomicznych, nie mogą zaoferować takich warunków, ponieważ jak się okazuje, jak stwierdzają, nie ma z kim w tym mieście rozmawiać. Przede wszystkim z tym trzeba skończyć, natomiast To jest ogólnik, panie prezydencie, to jest ogólnik. Dwa projekty unijne, bo to będzie najważniejsze. Jak wygra pan wybory w listopadzie, tak, to w 2015 roku już zaczną płynąć pieniądze z nowej perspektywy unijnej i miasto musi być na to przygotowane. No będzie przygotowane. No tak, ale to w dużej mierze jest chyba zależne, jak będzie oczywiście warunki, jakie będą programy dotowane przez Unię Europejską preferowane do rozdziału. To nie ma jeszcze zasad. Mniej infrastruktury, więcej badań, więcej nowych technologii, więcej dozbrojenia terenów inwestycyjnych. Nie chcę tu wygrać pana prezydenta, ale jako też były samorządowiec, wiem po pierwsze, że trzeba najpierw doskonale znać stan i kondycję miasta i możliwości finansowe, na co można się porwać. Po drugie, na ile można się wycofać z niektórych niepotrzebnych rzeczy, które są rozgrzebane, a które nie dają tych miejsc pracy w tej chwili. Po trzecie, przygotować strategię, co należy dla miasta, co jest dla miasta najkorzystniejsze i dopiero to wpasować w coś, co Unia Europejska chce dotować. Bo nawet niektóre rzeczy, które są korzystne dla niektórych samorządów, nie można sfinansować z pieniędzy Unii Europejskiej. Panie pośle, mamy projekt FPO gotowy. Tak, on się zmienia, ale ta baza jest. Wiemy mniej więcej, na co te pieniądze będą. Podczas kampanii wyborczej pewnie padną takie pytania. Jak ma się to miasto zmienić do 2020 roku? I my przewidujemy konferencję programową, na której przedstawimy szereg naszych pomysłów przygotowawczych. Dzisiaj to nie jest temu poświęcone, nawet jeżeli mamy dużą wiedzę i dużo rejonów, na których nam zależy, ale naprawdę, żeby profesjonalnie odpowiadać na tak konkretne pytania, no to potrzeba nam konferencji czysto programowej, nie o kandydacie na prezydenta. Trzeba zweryfikować przede wszystkim także zdolność i możliwości miasta, bo wiecie państwo, że miasto jest w tak dużym stopniu zadłużone, że teoretycznie można postawić tezę, czy w ogóle będzie miało jakiekolwiek pieniądze na tak zwany wkład własny, który często jest nowarunkowy, bezwarunkowy do udziału w tego typu przedsięwzięciach. Oczywiście są inne jeszcze rozwiązania, gdzie można skorzystać z tych środków w inny sposób. Niektóre znacie państwo. Pan prezydent Robert Malinowski w zasadzie od wielu lat mówił o partnerstwie publiczno-prywatnym, ale tak na dobrą sprawę nie skorzystał chyba, jak dobrze pamiętam, ani razu z tej sytuacji. Jest to całkowite zaniedbanie, do którego w ogóle samorząd grudziądzki nie podszedł i mamy wyniki tego widoczne. Szanowni panowie, została już przegłosowana strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Tam są te projekty już opisane, na przykład budowa dworca w Grudziądzu, rozbudowa kompleksu solarkowego. To są te dwa takie kluczowe sprawy, które w strategii są już wyszczególnione. Zresztą myślę, że bo o czym mówi tutaj pan radny, my do końca, chociaż wydaje się, że nasza wiedza na temat sytuacji miasta jest i tak spora, to oczywiście ona nie jest kompletna, natomiast w naszym programie my przedstawimy również pomysł na to, jak, skąd weźmiemy pieniądze na realizację tych prozatrudnieniowych projektów. Chodzi też o to, aby miasto w pełni wykorzystało to, czym już dysponuje, ewentualnie zainwestowało w to, czego nie ma, a co jest potrzebne, żeby w tym mieście znaleźli się inwestorzy. Ja sam nie tak dawno, kilka miesięcy temu, uczestniczyłem w poszukiwaniu miejsca lokalizacji dla
dużego zakładu produkcyjnego. Prawda jest taka, że Grudziądz nie wchodził w rachubę z innych powodów. No, po prostu szukaliśmy miasta na miejsca na południu Polski, ale przy okazji na przykład zorientowałem się, że Grudziądz praktycznie nie istnieje jako potencjalne miejsce inwestowania w niczym, do czego ktoś, kto poszukuje miejsca pod inwestycje, się zwraca, gdzie szuka po prostu takich miejsc. I tam praktycznie Grudziądz jest nieobecny. Dlaczego tak jest, nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast zapewniam, że pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to sprawimy, żeby nieobecny nie był, bo tutaj w przeciwnym razie nikt nas nie znajdzie, choćby najbardziej szukał takiego miejsca, gdzie będzie mógł w cokolwiek zainwestować. Przykładem jest chociażby też to niedoszłe centrum logistyczne Lidla, które wybrało Bydgoszcz, stwierdzając, że tutaj nie ma z kim rozmawiać. To odpowiedzmy sobie na pytanie, co należy zmienić i co zmienimy bez tego. Jakie jeszcze pytania Państwo mają? Są jeszcze takie rzeczy, które musimy uniemożliwić, na przykład budowę elektrowni biogazowej. To jest, myślę, głupi pomysł. Biogazowy? Nie. Elektrowni z gazu. Rzeczywiście będziecie chcieli zablokować tę inwestycję? Czy myślę, że ona się zablokuje? Myślę, że ona już się sama zablokowała. Procedura wykonawcy jeszcze trwa. Nie, ja uważam, że jest to oczywiście bardzo zła i kompletnie nieprzemyślana inwestycja i lokalizacja już Grudziądzu jest całkowicie nieuzasadniona, która jest to inwestycja, która niszczy wiele z pomysłów na możliwe kierunki rozwoju naszego miasta. Jest to inwestycja, która nie przynosi miastu żadnej istotnej korzyści, natomiast wiele dróg i wiele możliwości zamyka. Natomiast sądzę, że no, robiliśmy rozeznanie, na ile możliwe są, czy prawdopodobne są i realne możliwości realizacji tej inwestycji. Myślę, że powoli możemy o niej zapomnieć, ale na pewno nie jesteśmy jej wielkimi organizacjami. No, załóżmy, że Energa jednak się zdecyduje na tę inwestycję, pan jest prezydentem i co wtedy? No, będę się zachowywał zgodnie z prawem. Czyli nie będzie pan blokował tej inwestycji? Będę się zachowywał zgodnie z prawem, więc powiedziałem, entuzjastą tej inwestycji nie jestem, ponieważ uważam, że w istotny sposób ogranicza ona i zamyka możliwości rozwojowe Grudziądza. Niedawno czytałem w prasie niemieckiej taki artykuł, Niemcy wycofują się właśnie z elektrowni gazowych ze względu na szereg problemów związanych także z dostawami gazu, które Państwo wiecie, jak aktualnie są na rynku ze strony wschodniej, ale dwa, to bardzo duża zmienna stawka ceny gazu, która niestety no, nie rokuje ekonomicznie, nie daje zapewnienia stałych cen, stabilności cen dla odbiorców. Ja dodam tylko, zresztą nie chciałbym tutaj wdawać się w jakieś szczegóły ani techniczne, bo też uważam, mam cały szereg poważnych wątpliwości, chociaż nie jestem fachowcem, ale korzystałem, konsultowałem różne sprawy z fachowcami z tej dziedziny. Ale ja o tym chciałbym mówić. Ja myślę, że dzisiaj przy tych warunkach rynkowych, które są i perspektywach, i tym kontrakcie nieszczęsnym podpisanym przez rząd Waldemara Pawlaka, myślę, że budowa takiej inwestycji, Kulczyk na Kaszubach już chyba też doszedł do tego wniosku, to jest trochę jak uzyskiwanie energii elektrycznej poprzez spalanie dolarów. Tak jakbyśmy energię elektryczną uzyskiwali paląc pieniędzy. Także myślę, że do niej nie dojdzie. Jeszcze jeden kolejny zły pomysł, mianowicie przeniesienie kompleksu solankowego do Rudnika nad Jeziorą. Tam, gdzie jest słodka woda, a my solanką. Wyjątkowo głupi pomysł. Panie Rady, ja myślę, że teraz wchodzimy w pewne szczegóły. Ale panowie właśnie... Ja wiem, ale teraz jeśli chodzi o to, no to już kiedyś zostało powiedziane. To jest za 300 ileś
tysięcy złotych wyprodukowano, 390 tysięcy złotych wyprodukowano bezużyteczną makulaturę, którą można wyrzucić do kosza, ponieważ wiadomo, że ta inwestycja nie może być zrealizowana i na szczęście, ponieważ nie ma możliwości uzyskania zgody służb ochrony środowiska, ani wojewódzkich, ani żadnych innych, ani wreszcie nie ma możliwości uzyskania zgody lokalnego zarządcy zasobami wodnymi, jakim są wodociągi, które to jest absolutnie wykluczone, tylko że ktoś zapomniał ustalić warunki, zanim zlecił opracowanie tej idiotycznej dokumentacji. No i dzisiaj mamy dokumentację na coś, co jest po prostu niewykonalne. Możemy sobie schować to do szuflady. 390 tysięcy złotych wyrzuciliśmy błoto. Ale to jest jedna z wielu spraw, o których na pewno w kampanii wyborczej też jeszcze będziemy mieli okazję powiedzieć. Przy czym, tak jak powiedziałem, nasza kampania będzie kampanią merytoryczną. Będziemy mówili o tym, co złego jest w Grudziądzu, ale przede wszystkim będziemy mówili o tym, jaki pomysł mamy na Grudziądz i na to, żeby było inaczej niż jest obecnie. Jeszcze zapytam o tę marketingową stronę kampanii. Jak to będzie wyglądać? Chcecie zakleić miasto? Będą billboardy? Będą spoty? Ale nie wiem, w trakcie wyborów? Czy... W trakcie kampanii. Chodzi mi o kampanię. Czy od strony marketingowej będzie pan się tutaj prezentował? Czy spotkania bezpośrednie z ludźmi? Czy... Znaczy, będziemy oczywiście korzystali z wszystkich form dostępnych. Natomiast będziemy też pokazywali naszym wyborcom, że szanujemy, po pomorsku podchodzimy do pieniędzy, nie szastamy nimi na prawo i na lewo i że wyżej sobie cenimy kontakt z każdym mieszkańcem Grudziądza osobisty niż wyklejenie tysiąca największych choćby portretów przyszłego prezydenta. Myślę, że z tego mieszkańcy mają niewiele, natomiast z bezpośredniego kontaktu i z bezpośredniej rozmowy ja przynajmniej mam bardzo wiele i głównie do tego się będę odwoływał. Chociaż oczywiście żadnej dostępnej drogi dotarcia do Grudziądza nie zrezygnuję. Bardzo proszę. Ja myślę, że tak jak wcześniej tutaj pan Andrzej Wiśniewski mówił, że będzie kolejna w swoim oczywiście czasie konferencja prasowa poświęcona programowi. Natomiast należy pamiętać, że nowa perspektywa jest finansowana ze środków unijnych. Będzie trwała do 2020 roku i z tych informacji, które posiadamy na temat stanu naszego miasta, myślę, że jest wysoce niezadowalający i może się okazać tak, jak większość samorządów w Polsce, że zadłużenie już jest samorządów tak duże, że te wielkie pieniądze, które mamy otrzymać z Unii Europejskiej, po prostu samorządy nie będą w stanie je zaaplikować. Mam nadzieję, że w Grudziądzu tak nie będzie, bo możemy snuć wspaniałe rozwojowe plany, natomiast bez zaudytowania miasta i zorientowania się, co jest tak naprawdę w budżecie miasta, to tak samo jak w budżecie państwa. Dzisiaj nikt nie wie, pewnie nawet i minister finansów nie wie, a premier na pewno. Więc myślę, że nas będzie również ta praca czekała i dopiero potem rzeczywiście będziemy mogli ocenić, które z tych, które projekty czy te pomysły, które będziemy mieć w naszym programie będziemy mogli realizować, ale to jest jakby troszeczkę dalszy czas, natomiast będzie rzeczywiście poświęcona tylko i wyłącznie programowi naszemu konferencja i wtedy będziemy do Państwa dyspozycji w takim bardzo szczegółowym zakresie. Jeżeli nie ma już dzisiaj pytań, nie wiem czy jeszcze chciałby to zadać. Chcę bardzo gorąco podziękować za obecność. Prosimy o przekazanie tej dobrej nowiny mieszkańcom podczas długiego weekendu i przed wakacjami. Ale dajcie im szansę się zapoznać z informacją. A co z panem Januszem Dzięciołem? Będziecie próbować jakieś rozmowy? Będziecie próbowali go przekonać, że nie ma sensu, żeby sam startował, niech was poprze, bo macie lepszego kandydata?
Że nie będziemy w ogóle wszystkich Grudziądzan przekonywać do tego, żeby nas poparli, no bo lepszego kandydata nie znajdą, ale z panem Januszem Dzięciołem ja zamierzam rozmawiać na temat tego miasta z każdym, kto zdaje sobie sprawę z tego, że Grudziądz wymaga zmiany i tej zmiany chce. I w związku z tym nie zamykam się tutaj na żadną rozmowę i na żadne współdziałanie, również z panem Januszem Dzięciołem. Nie wiem, jaka będzie jego postawa, natomiast myślę i po dotychczasowych wypowiedziach no widzę, że pan Janusz Dzięcioł, mimo że przez długie lata no jakby firmował rządy Platformy Obywatelskiej, to jednak w sprawach miejskich na wiele spraw ma spojrzenie no przynajmniej zbliżone do naszego i myślę, że tutaj w wielu kwestiach przynajmniej się zgodzimy i nie będziemy toczyli o to sporu, a w przyszłości być może będziemy współpracować. Dziękuję bardzo w takim razie za dzisiejsze spotkanie, za pytania.